życie do 41 roku mojego życia wyglądało nieciekawie, bo jako jeden z zawodów miałem też wykształcenie muzyczne, skończyłem średnią szkołę na kontrabasie muzyczną. No i dostałem się do zespołu estradowego i tam się grało na różnych zabawach, na weselach. No i tam się nauczyłem alkohol pić, bo zawsze orkiestra miała swoją pulę. Także no na początku to nie było duże picie, tylko w czasie właśnie imprez, a przez tydzień mnie w ogóle alkohol nie interesował. Ale po jakimś czasie było coraz częściej ten alkohol. No a po jakimś, ja wiem, 10 latach ożeniłem się, mieliśmy dziecko i się okazało, mieszkanie mamy za małe. I trzeba było się rozglądać, a było bardzo trudno kiedyś o mieszkania. I spotkałem kolegę mojego ze szkoły muzycznej, stworzył zespół na kopalni Staszic w Katowicach. Mówi, potrzebujemy muzyka, może byś się tam do nas przyłączył, to załatwimy ci mieszkanie, bo to jest nowa kopalnia i można za rok mieszkanie dostać. No to mówię, to mi pasuje. No i przeszedłem do tego zespołu. Grałem do tej pory w innym, tam zrezygnowałem i zacząłem pracować na kopalni, bo taki był warunek, że na dole muszę pracować. No i pracowałem na dole. Ciężko mi trochę było, bo było dużo noszenia. Pracowałem jako ślusarz. Trzeba było różne rzeczy zanieść na miejsce i zamontować. Później się to porobiło lepiej, bo były osobne brygady do transportu. No ale jakoś sobie dawałem rady. Tylko co, że tam się coraz więcej zaczęło pić, bo po szychcie no to idziemy coś wypić i tak stopniowo doszło do tego, że ja codziennie wracałem z domu o różnych porach i zawsze pijany. Piłem zawsze wódkę tylko, bo piwo mi nie smakowało. No i po 15 latach na kopalni pracy już byłem zawodowym alkoholikiem. Żona wzywała rodzinę, żeby mnie przetłumaczyli, żebym się opamiętał. Ja nieraz przyrzekałem, że to się już zmieni, że to ograniczę to do jakichś imprez tylko, że już nie będę po pracy wracał pijany, ale nigdy mi się to nie udało. Rodzinie też tłumaczyłem, że no cóż, ja nie jestem pijakiem, bo przecież pracuję. Dla mnie pijak to był alkoholik, to ten, co już nie pracuje, ledwie chodzi. I piję jakieś kropelki tam miętowe, czy wodę brzozową do włosów, to co na alkoholu było. Ale ja przecież piję tylko wódkę i pracuję, to ja nie jestem. Po prostu lubię wypić i tyle. No a to, że nieszczęścia było dużo i w małżeństwie, i w pracy miałem kłopoty, bo stale mnie gdzieś szukali, zamiast pracować, to się gdzieś piło. I no, zawsze problemy. Także po tych 15 latach pracy na kopalni zobaczyłem, że jest ze mną źle. Próbowałem co prawda rzucić, ograniczyć to, ale jak wytrzymałem 3-4 dni, to później nadganiałem to i nie było końca temu. I nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. I no, zacząłem myśleć o samobójstwie. Mówię, jeżeli ja skończę pić, to w moim domu zapanuje pokój, bo później i żona się nauczyła pić przy mnie. Mogłem wtedy ze znajomymi do domu przychodzić, nie pić gdzieś w lesie czy gdziekolwiek. Z tym, że ona nigdy nie była tą pierwszą, co by chciała wypić. Dopiero jak tam na 2-3 się mu dało namówić, no to już potrafiła dalej ciągnąć. Ale no był ten alkohol w domu i myśmy gdzieś chodzili i do nas ludzie przychodzili, a ja piłem z kim się dało. Gdzieś okazja nadarzyła. Także doszło do tego, że nawet jeść już nie miałem smaku. Mało jadłem i także wyglądałem jak połowa mnie teraz. Siły nie miałem. Rano mi się ręce trzęsły, umierałem. I dopiero setka wódki mnie stawiała na nogi. No ale jak stawiała mnie na nogi, no to znów smak przychodził, no i było ciąg dalszy zawsze. Nie wiedziałem, jak się z tego wyrwać i mówię, najlepiej jak ja ze sobą skończę, wtedy w domu nie będzie towarzystwa, nie będzie alkoholu, żona wychowa dzieci i jakoś ta rodzina będzie wyglądać.
No i tak przemyśliwałem nad sposobami, w jaki to zrobić. I wiem, później się dowiedziałem, że w tym czasie żona się też modliła do Pana Boga, jak umiała, żebym ja umarł po prostu, bo już miała dość. I widocznie Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo tą myśl o samobójstwie zaczęła inna myśl zastępować. Tak? Ja doszedłem do takiego wniosku, że źle się dzieje w moim życiu, bo Boga tam nie ma. Ja nie umiałem tego zdefiniować, co Boga. No wiedziałem, że Boga nie ma, a jak ten Bóg ma być, to nie wiedziałem. Bo z jednej strony wierzyłem w Boga, miałem wszystko załatwione. Ochrzczony byłem, do komunii byłem, bierzmowany, czyli uważałem, że z Kościołem mam załatwione. Że jeżeli umrę, to pójdę najpierw do czyśćca, bo do nieba wiadomo, że z takim życiem nie pójdę od razu. I tak się obliczałem co do wieczności, mówię, to nie może być tak jak na ziemi, tam parę lat czy ile, tylko mówię, ze 600 lat w tym czyśćcu posiedzę, a później już się dostanę do nieba. Takie moje było wiedza o chrześcijaństwie. I nie umiałem właśnie, jak to z tym Bogiem. No niby w Niego wierzę, ale wiedziałem, że nie ma Go. I ta myśl o samobójstwie ustępowała, tylko cały czas nie ma Boga. Nie ma Boga w moim życiu, nie ma w małżeństwie, nie ma w pracy, nigdzie nie ma w moim życiu. I wiecie co, że pewnego razu właśnie Wielkanoc jest dla mnie takim miłym świętem, bo ja nie chodziłem, rzadko chodziłem do kościoła, jak jakieś były wesela, pogrzeby, a tak to dla mnie to nudne było. I właśnie w Wielkanoc w 1985 roku kazałem żonie, żeby ubrała dzieci i mówię, idziemy do kościoła. Żona była bardzo zdziwiona, bo to ona zawsze chodziła z dziećmi, a tu ja zarządziłem, że idziemy. I poszliśmy do tego kościoła. Sam nie wiedziałem, dlaczego to robię, ale takie postanowienie podjąłem i poszliśmy. Tam żona siedziała w ławce, ja się gdzieś w jakąś wnękę zaszyłem i tam wołałem do Boga, żeby coś zmienił w moim życiu, żeby uporządkował te moje picie. Mówię, że ja tak z kulturą będę pił, że tam kieliszeczek dwa i to tylko przy jakichś okazjach. Będziemy trzeźwi do domu żoną wracać, nie będzie żadnych kłótni. Mówię, to wtedy to moje życie się ułoży. Tak to tego Boga prosiłem, żeby coś zmienił w tej sprawie. I wiecie co, że jeszcze trwało 2 miesiące, a ja dalej piłem. I pamiętam, w maju to było, były te komunie i akurat do przyjaciół przyjechali krewni wszyscy. No i to, żeśmy tą uroczystość zaczęli opijać w lasku sobie, bo to ciepło było. No i w pewnym momencie oni już gdzieś musieli iść coś załatwiać. Ja zostałem nad flaszką jeszcze, bo nie zabrali tej ostatniej. I tak zacząłem dumać nad tym swoim życiem. Mówię, żeby tak się dało jeszcze raz zacząć. Ale jak jeszcze raz, jak ja już mam 41 lat? Czyli już nie odmłodnieję ani nic. I tak mówię, no gdybym ja się tak poprawił teraz, ten alkohol jakoś ograniczył i przestał złe rzeczy robić, to mówię, to by może fajnie było, żebyś mi, Panie Boże, tak pomógł, nie? Wołałem dopiero pierwszy raz tak do Boga i mówię, no, ale ja mam grzechy jeszcze, mówię, tyle narobiłem złego i tak mówię, to teraz jak będę dobrze żył, to jakieś dobre uczynki będę robił i tam Pan Bóg będzie mi za każdy uczynek tam jakiś grzech odejmował, nie? No ale tak popatrzyłem do tyłu przez te wszystkie lata i mówię, nie mam szans. Ile ja tych dobrych uczynków mogę zrobić? Cóż ja zrobię? Na przejściu dla pieszych będę stał i przeprowadzał ludzi, czy tam węgiel komu za darmo, nie wiem, no. Wrzucał do piwnicy. Mówię, mało tych uczynków dobrych mogę zrobić. I wtedy przyszło, że nie mam szans. Wobec rodziców też byłem nie w porządku, nie mogłem ich prosić o wybaczenie, bo już nie żyli. I wtedy powiedziałem, Boże, przebacz mi, bo ja nie mam szans. Nie mam szans się z tymi grzechami rozprawić. Mówię, przebacz mi te wszystkie moje grzechy, całe moje życie, a ja Ci będę służył do końca życia.
I wiecie, co to było z determinacją? Powiedziała, nie wiedziałem, jak ten Bóg ma coś zrobić, ale wtedy pragnąłem przebaczenia. I przyszło w jednej chwili przebaczenie. I to był dla mnie największe zaskoczenie, że Bóg tak blisko jest i że mi przebaczył. Ja się poczułem jak piórko, taki lekki, czysty na duszy. Wiedziałem, że mi Bóg przebaczył. I za chwilę po tym taka jakby coś na mnie, nie wiem, mgła czy co, że taka miłość mnie przeniknęła od głowy aż całego i wiedziałem, że to Bóg mnie tą swoją miłością otoczył. I to było największym dla mnie zaskoczeniem, że Bóg tak blisko jest i tak mnie kocha. Że no, ja bym sam sobie może nie przebaczył tych rzeczy, które narobiłem w czasie pijaństwa. I z tego lasku, taki zadowolony, poszedłem na imprezę, bo żona była kierownikiem apteki, tam była jeszcze protezownia dentystyczna i razem żeśmy już się umówili, że zrobimy sobie, bo to w piątek było grilla z tańcami całą noc. I ja tam oczywiście też, polewali mi piłem, ale ja zacząłem tam Ewangelię mówić pierwszy raz, że my źle żyjemy, że nie dopuszczamy Boga do naszego życia, On nas tak kocha, że ja przed chwilą z Bogiem rozmawiałem i mi przebaczył wszystkie grzechy, że nas bardzo kocha, nie? I wszyscy mi przytakiwali i polewali, żebym jak najszybciej przestał gadać. A do żony mówią, on już nie może pić. On z Bogiem rozmawiał, no jak? No to już ma, za dużo ma w tej głowie. I także mnie upili. Jeszcze piłem 2 miesiące, kochani. Ja sobie na drugi dzień zapomniałem o wszystkim. O tym, że Bóg mi przebaczył, że ja Go prosiłem o przebaczenie. I jeszcze 2 miesiące piłem, aż mnie kolega z zespołu, który odszedł z kopalnianego zespołu, on aż do jakiejś tam wiary przystąpił, on już chce zmienić życie i już nie pije, nie będzie grał takiej muzyki. Myśmy go namawiali, no to se chodź tam, gdzie chcesz. Pić nie musisz, ale graj, nie? Bo to jednak była strata, jak członek zespołu odchodził. A mówi, nie, ja już mam dość te oglądania tych pijanych ludzi na końcu zabawy, tych świńskich żartów i tego wszystkiego. Mówi, ja już chcę Bogu służyć. No i on po jakimś czasie właśnie mnie spotkał i zaczął mnie do domu zapraszać. No ja na początku mu odmawiałem, znaczy obiecałem, że przyjdę, ale mówię, no jakoś się umówimy i nie poszedłem, mówię, będzie wciągał do jakichś tam, myślałem, że do świadków, albo gdzie, no, bo nie sprecyzował, do kogo tam należy. Ale no troszkę, bo z żoną pracowała ich sąsiadka i ona mówi, tak u nich teraz fajnie, taka radość, śpiewają pieśni. I mówi, zmieniło się ich życie. Mówi, nie piją już. A moja pierwsza myśl była, to słuchaj, to załat od nich te kartki na wódkę i na papierosy. Jak oni nie piją, nie palą. Ona mówi, oni to wyrzucają. No mówię, to już jest grzech. To już jest grzech. Sam nie zje, drugiemu nie da, nie? No ale zazdrościłem tego i mówię, i kiedyś on mnie zapraszał, ja znów mu obiecałem, że przyjdę, ale nie miałem zamiaru przyjść i nie wiem dlaczego na drugi dzień na kopalni, rano poleciałem na hak jeszcze, jak się przebierał i się zapytałem, czy mogę do niego dziś przyjść. On się zdziwił, ucieszył i mówi, nie ma sprawy. Poszedłem trochę ze strachem, po południu na kawę, no i on tam zaczął rozmawiać, jak się jego życie zmieniło. Puścił mi kasetę z nabożeństwa, fajna muzyka, o mówię, to jest inne chrześcijaństwo jakieś. Bardzo mi się podobała, takie w stylu country trochę. Akurat wtedy siedziałem w muzyce country, nawet byłem na pierwszych warsztatach muzyki country. I mówię, no to jest fajna muzyka. On mówi, wiesz, będzie taki koncert, będzie, mówi, w poniedziałek. Mówi, jakbyś chciał, to byś mógł ze mną jechać. Byś zobaczył, jak będzie zespół z Kanady, będzie misjonarz. No to mówię, dobra, pojadę. Mówię, zobaczę cały koncert. Się okazało, że to było w klasztorze w Katowicach, Panewnikach. Franciszkanie robili właśnie tą ewangelizację razem ze zborem zielonoświątkowym pastora Karela. Mieli wtedy współpracę i
No i bardzo mi się podobał ten koncert. No nie wiedziałem, nie znałem słów, bo to po angielsku śpiewali z Kanady zespół, ale pieśni tak docierały do mnie, że no fajnie mi było tam. Wszyscy się za ręce trzymali, śpiewali, tańczyli. No, ale później wyszedł misjonarz i zaczął kazanie mówić. Jak zaczął opowiadać, jakie my to życie prowadzimy bez Boga, to mówię, wszystko o mnie on mówi. Mówię, ten kolega się z nim zna i mu wszystko powiedział. Bo tam i wszystko było, że piję, że tam w rodzinie źle, że... No i że próbowałem to nieraz po swojemu wyjść z nałogu, że próbowałem też samobójstwa myśleć, o samobójstwie jako rozwiązaniu. No także podejrzana sprawa była dla mnie. Wszystko to, co się ze mną działo. No ale na końcu mówi, dzisiaj możecie stąd wyjść jako inny. Każdy z was może jako inny człowiek stąd wyjść. Mówi, przyjdźcie do Jezusa, bo tam wcześniej mówił, o co chodzi z Panem Jezusem. Pierwszy raz to słyszałem. Bo cała moja wiedza była, że Pan Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. A co to dla mnie znaczy, to już zapłacił za nasze grzechy i dobra. Czyli tak jak mówiłem, do nieba na pewno pójdę, tylko po drodze jeszcze tam odpokutuję ten czyściec. A on mówi, dzisiaj możesz stąd wyjść. Mówi, nie próbuj się zmieniać, bo nieraz próbowałeś i ci się nie udało. Przyjdź taki, jak jesteś i pozwól, żeby to Jezus Chrystus zmienił twoje życie. I wyszedłem. Się okazało, że nie tylko ja, ale więcej ludzi mój kolega zakapował. Że się poczuli też winni i wyszliśmy. I ja wyszedłem z tego spotkania. Oczywiście oddałem swoje życie Panu Bogu. Wyszedłem z tego spotkania jakiś spokojny. Już nie przeżywałem tego, co tam wtedy w tym lesie. Nic, tylko taki spokojny się zrobiłem. Na drugi dzień idę do pracy. Jak zwykle po 20 zbiórka na rozwój umysłu, żeby coś kupić. A ja mówię, nie piję. No to się dołóż. No to się dołożyłem, ale nie piję. I nie wiedziałem czemu, ale mi się nie chciało pić. Drżenie, wszystko mi minęło, bo zawsze jak nie piłem 3 dni czy 4 jeszcze, to jeszcze taki rozedrgany byłem, wystraszony człowiek chodził, nie wiadomo czego. A tu nic, żadnych takich objawów i nie chce mi się pić. Na drugi dzień to samo. Na trzeci dzień to samo. O, mówię, to Pan Bóg takie cuda robi. Że nic się nie dzieje, jakieś nadprzyrodzone zjawiska, tylko w człowieku robi te cuda, zmiany. No i o, mówię, to fajna rzecz, ale tak mówię, żebym ja się już nigdy nie napił, a co będzie na urodzinach, albo na weselu, albo co? Nie bardzo mogłem wierzyć, że ja się nigdy nie napiję, ale już byłem wolny od alkoholu. Ale mówię, dobra jest, na razie trzymam to, co jest. I sobie postanowiłem, 4 nie. Mówię, jak mi powiedzą, napijesz się, to już wiem, co mówić. Nie. Nie pijesz, to się dołóż. Nie. No nie dokładasz się, nie pijesz, to polewaj chociaż. Bo jak później się piło, to człowiek się słabszy robił i dobrze było, jak się ktoś zajął polewaniem. I ja mówię, 3 nie. A 4 to nie pijesz, nie lejesz, to chociaż poleć, przynieś. Też nie. Już nie miałem problemu. Ustawiłem taki filtr. Cokolwiek z tych rzeczy powiedzieli, ja od razu nie. I to z taką determinacją, że choćby mi to 1000 razy powiedzieli, to powiem nie. Bo kiedyś jak próbowałem po swojemu rzucać, no to trzymałem się i namawiali, a napij się jednego. A nie wypiję, nie? Bo dzisiaj nie będę pił. A jak mnie już 5 raz namawiali, a to mówię, jednego się napiję. A jak już jednego wypiłem, to było... Już straciłem kontrolę, już mnie nikt nie był w stanie od stołu oderwać, mimo że jeszcze trzeźwy byłem. A tu postanowiłem ani raz nie ulec i do dzisiaj się tak dzieje, że nie mam problemu. Uwolni mnie Pan Jezus od alkoholu. Później ja do tego kolegi mówię, no ale ja nic o tym Jezusie nie wiem. Jak ja mam się dowiedzieć do szkoły, jak chodził, czy co, jak młody był, co się działo. A co później było, nie? Do ukrzyżowania.
Ja nic o tym nie wiedziałem. Mówi, masz, tu daję ci Nowy Testament. Mówi, tu się wszystko o Jezusie dowiesz, o tym, jak Bóg cię kocha, jak masz żyć. I wiecie, to mnie tak wciągło, że mnie nic nie interesowało. W pracy czytałem, po pracy. W moim domu dalej alkohol był, bo znajomi przychodzili, żona z nimi piła, a ja nie. A oni mówią, z tobą jest źle, co to? Mówią, a nie bądź taki mądry, za 3 miesiące byś z nami pił. A ja mówię, ja nie będę pił, bo ja już nie potrzebuję tego. W czasie czytania mnie Pan Bóg od papierosów uwolnił w jednej chwili. Przestał mi papieros smakować. O, mówię, następny cud. Wywaliłem tą paczkę, co miałem, podziękowałem Panu Jezusowi i do dziś nie palę. I nie miałem żadnych objawów jakichś tam, zawrotów głowy czy czego po tym. I na dodatek Pan Bóg to sprawił, żeby to było pewne, że to Jego robota, że mógł mi wtedy ktoś palić koło mnie, dym przelatywał koło nosa, a mnie nie ruszało w ogóle to. Na dodatek mogą wszyscy palić w pomieszczeniu, ja nie będę palił i mi nie przeszkadza. Taki cud Pan Bóg zrobił. Także no ja sobie nie mówię, nie dam sobie tego wydrzeć już. Czytałem Biblię, zacząłem na nabożeństwa chodzić, mówię, zobaczę, co to za kościół. Spodobało mi się i po 3 miesiącach już takie robiłem postępy, że dopuszczono mnie do chrztu. Zostałem ochrzczony i właśnie wtedy sobie przypomniałem wszystko to, co w tym lesie było. Mówię, Panie Boże, to jak ja mogę taką rzecz zapomnieć? I wtedy taka cicha myśl, tyś zapomniał, ale ja nie. Ja widziałem, że ty mówisz poważnie. Czyli Bóg nas kocha i poważnie traktuje. I od tego czasu się fajnie zaczęło. Do zespołu mnie od razu wzięli, bo też potrzebowali. Tam na klawiszach grałem wtedy przez parę lat. Po 4 latach przyszedł pastor Wołkiewicz do mnie, mówi, wiesz co, ty śpił, to może byśmy klub taki założyli w zborze dla uzależnionych. Już po 5 roku się moja żona nawróciła, widząc moje inne życie. Na początku nie wierzyła, myślała, że to chwilowe. Także już razem byliśmy, chodziliśmy do zboru. Córkę wziąłem od razu na szkółkę, już jej się spodobało, już nie chciała wracać na religię. I tak żeśmy zaczęli Bogu służyć. Skończyłem takie szkolenie na zastępcy lidera grupy domowej, później na lidera grupy domowej. No i później założyliśmy klub. Jak pastor kazał, tośmy założyli z żoną ogłoszenie do dziennika, że klub taki i taki w piątkowym wydaniu. I się zaczęło. Przychodził co za każdym razem jeden człowiek, za każdym razem inny. Ja byłem oczywiście przygotowany, telewizor z filmami miałem, wideo będę puszczał, ale nigdy się nie udało puścić tego telewizora, bo ja pierw mówię, pośpiewamy, miałem śpiewnik zrobiony i śpiewaliśmy, później świadectwo, mówiłem swoje, żona swoje, także to zawsze zeszło na rozmowach. I dzisiaj ten klub już tak 25 do 30 osób przychodzi za każdym razem. Współpracowników nas jest chyba 6 osób teraz. W międzyczasie żeśmy założyli też taką kapelę uliczną. Część tutaj jeździ, Heniek na akordeonie, taki gra. Mieliśmy 10 dziewczyn, żeśmy przez 5 lat na rynku w Katowicach co środę grali. Pod Skarbkiem, bo tam były filary, można było bez względu na pogodę. A naszym kaznodzieją był Tomek Kmiecik, częstochowy pastor. Także początkowo żeśmy na sucho grali, a na kontrabasie, 2 chłopaków na gitarach i 10 dziewcząt śpiewało, a później nam się udało sprzęt załatwić, także już później było nas lepiej słychać, bo tam tramwaje jeździły, jak Tomek na przykład mówił coś ważnego, a tu tramwaj jedzie i już go nie słychać. Także później z mikrofonem już byliśmy bardziej. Także dziękuję Bogu za to wszystko, co robił, za to, że nas obdarzył 2 dzieci, wnukami. Wnuki wierzące są, córka wierząca, jeszcze syn się opiera troszkę, ale jak się chciłem, to pastor proroczo powiedział, że mój syn też będzie zbawiony.